Kiedy kończyłam studia inżynierskie, moim marzeniem było projektowanie i stawianie zapór. Potężne budowle, pokazujące siłę człowieka, który ujarzmia naturę. Lata pracy z ludźmi, którzy inaczej patrzą na rzeki, zmieniły moje marzenia. Bo rzeki, tak jak my, najlepiej funkcjonują, jak są zdrowe, czyli naturalne i nie mają barier. Leśna, usytuowana w dolinie rzeki Kwisy, do której wpadają okoliczne potoki, regularnie dotykana jest przez powodzie. Ostatnia miała miejsce w 2013 roku. Spowodował ją niepozorny potok Bruśnik. Podczas ulewnego deszczu woda spływająca po zboczach i polach uprawnych zamieniła go w żywioł, który zniszczył centrum leśnej. Ratusz, znajdujący się na rynku, zalany był aż do wysokości 120 cm. Zniszczona została także infrastruktura. Nie znam tego miejsca tak dobrze jak mieszkańcy, ale patrząc na mapy historyczne, widzę, jak mocno zmienił się tutaj krajobraz. Zostały wycięte lasy, jest więcej pól uprawnych, zabudowana została przestrzeń przy rzekach, którym zmieniono naturalny przebieg. W mieście włożono je w gorsety i szybko odprowadzają wodę z krajobrazu. Zmiana klimatu nasila problem. Jest przyczyną coraz gwałtowniejszych ulew, które będą coraz częstsze, podobnie jak długie okresy bez opadów. W okresach suszy, pozbawiona roślinności, ziemia wysycha i nie przyjmuje wody opadowej. Woda gwałtownie spływa do potoków, a te szybko wypełniają się po brzegi. Dochodzi wtedy do powodzi, choć jednocześnie trwa susza, która coraz bardziej szkodzi uprawom i gospodarstwom. W internecie dostępne są mapy, które pokazują, czy jesteśmy zagrożeni powodzią. Infrastruktura powodziowa nie uchroni nas przed każdym zdarzeniem. Projektowana była na inne warunki, które się przez lata zmieniły. Dlatego najbezpieczniej możemy chronić się przed powodzią, oddając przestrzeń rzece. Co to znaczy dajmy rzekom przestrzeń? Zostawmy w dolinie tereny wolne od zabudowy, po to, aby rzeka swobodnie mogła się rozlać podczas powodzi i aby nie wyrządziła ona większych szkód. Tam, gdzie się da, odsuwajmy wały od rzeki. A jeśli dno koryt rzecznych jest za bardzo wcięte, podnośmy je, ponieważ nisko położone dno rzeki to również niższy poziom wód gruntowych w dolinie. Zadbajmy o stan zdrowia rzek. Jeśli jest on dobry, zostawmy tą rzekę w spokoju, ale jeśli rzeka choruje, zadbajmy o jej bardziej naturalny charakter. Poziom wody w rzece zależy od tego, jak użytkujemy przestrzeń wokół niej. Czy po deszczu woda ma się gdzie zatrzymać i wsiąknąć w grunt, czy będzie gwałtownie spływać? Dlatego zatrzymujmy wodę w miejscu opadu. Twórzmy drobne rozwiązania, które na to pozwalają. Nie wycinajmy przydrożnych drzew i zadrzewień śródpolnych. Twórzmy oczka wodne. Saćmy międzyplon. Montujmy zastawki na rowach melioracyjnych. Dzięki temu zatrzymamy wodę w gruncie na czas suszy, a rzeka nie będzie wysychać, ograniczymy też ryzyko powodzi. Drzewa rosnące na brzegach rzek umacniają je swoimi korzeniami. Takie odcinki rzek nie wymagają prac w korycie, bo cień koron drzew ogranicza zarastanie koryt. Jeśli ty i twoi sąsiedzi w całej gminie zadbacie o zatrzymanie wody, razem ograniczycie ryzyko suszy i powodzi. Drogę kropli wody, która spada z nieba na ziemię i przebywa wędrówkę do morza, możemy porównać do życia człowieka. Im jest ono dłuższe, ciekawsze, im mniej narażeni jesteśmy na nadmierny stres i możemy żyć zgodnie z naszą naturą, tym więcej możemy dać innym i jesteśmy bardziej spełnieni. Zaburzenie tej równowagi wpływa nie tylko na nas samych, ale też na nasze otoczenie.